Świadomość siebie. Poczuć siebie. Stworzyłam grupę terapeutyczną, kameralną. Będziemy się spotykać jako 8 osób plus 9 ja prowadząca co tydzień i patrzeć na ustawienia własne, wewnętrzne, na systemy, by lepiej poznać siebie. Każda z 8 osób otrzyma uwagę czułą, troskliwą, popatrzy na reprezentację różnych obszarów swojego systemu, swojego życia. Będzie widziana przeze mnie i przez osoby należące do grupy Świadomość Siebie. Będziemy patrzeć 9 spotkań na tematy traumy transgeneracyjnej, czyli tego, co się wydarzyło w rodzie i najmocniej na nas oddziałuje, na projekt CEL, czyli to, z jaką intencją przyszliśmy na ten świat, jaka była intencja naszego poczęcia, na naszą drogę do mamy, czyli jak mam w relacji z mamą, na naszą relację z tatą. Popatrzymy na nasze granice, na naszą traumę, która nam się wydarzyła, największe, trudne doświadczenie dotychczasowego życia. Popatrzymy na miłość i seksualność, na dynamiki pieniędzy, żeby na 9 spotkaniu podsumować nasze dary i talenty, zasoby z rodu. Te mocnych 9 tematów to podstawa do zbudowania świadomości siebie, którą skrupulatnie zanotujemy i nagramy. Otrzymasz nagrania z każdego spotkania, by za jakiś czas wrócić do siebie i popatrzeć niby na to samo, ale jeszcze z innej perspektywy. Już jako obserwator obudzisz w sobie uczucia i czułość dla siebie, patrząc z boku, oglądając siebie na filmie. Zatem uczucia, emocje, które się będą otwierały podczas naszych spotkań i domykały, dożywały, wrócą podczas spotkania z nagraniem, ale już będziesz widziała, będziesz widział, że ma to inny wymiar, że to już są inne emocje. Już będziesz widzieć siebie z dojrzalszej perspektywy, z pozycji obserwatora i uwolnisz kolejną warstwę trzymających cię być może jeszcze w jakichś schematach niekorzystnych uczuć. Spotkania będą w środę pomiędzy 10 a 13, co tydzień, czasami co 2 tygodnie, jeśli wypadnie jakieś święto lub inna okoliczność. Zaczniemy 10 kwietnia, skończymy przed wakacjami 26 czerwca. Będzie 9 spotkanie. Będę towarzyszyć, będę regulować przepływ ruchu, żeby każdy miał dla siebie przestrzeń, a moc uzdrowienia i prawdy wydarzy się poprzez reprezentację w tej stałej, kameralnej grupie, gdzie myślę, że moc transformacji naturalnie się rozwija i przynosi spokój i lekkość. Tak często po ustawieniach mówimy, mówicie, że jakiś ciężar zszedł, że jest lekko, spokój. Zapraszam serdecznie na cykl 9 spotkań z ustawieniami systemowymi w grupie terapeutycznej. Będziemy też pracować innymi metodami, technikami niż same ustawienia. Zaproponuję ćwiczenia na kartkach, rysunek, rytuały ognia oraz medytacja. Widzimy się już niedługo. Jest tylko 8 miejsc. Dziękuję.